Flop, czy mogę dostać marchewkę? Za chwileczkę, Bing. A czy teraz już mogę? Tak, proszę. Dziękuję, Flop. Ta marchewka jest nadzwyczaj chrupiąca. O tak, nadzwyczaj. O, chcesz mleko? Tak, poproszę. Tu jest! Oto mleko. Może coś jeszcze? Banana! Banana! Mam! Banana! O. Nadzwyczaj dojrzały banan! Jest miękki. Rzeczywiście. Nie będę go jadł. Bing! A może napijesz się banana? Co ty mówisz, Flop? Przecież nie da się wypić banana. Nie da się wypić banana? Brenda! Blender Brenda! Niezawodna szefowa naszej kuchni. Najpyszniejsza szefowa. Zrobimy koktajl? Tak, zrobimy koktajl. Na super szybkości? Oczywiście. Wsadzimy banana do pojemnika, dodamy mleko, dokładnie zamkniemy i zmiksujemy najpierw powoli, a potem... Szybko! Owszem. Zrobił kubkę. Mniam. Teraz mleko? Tak. O nie, to za trudne. Powoli. Udało się. Banan? Jest. Mleko? Jest. Włączę szybkie obroty. Trzeba powoli miksować grudki. Wiesz, co się stanie, jeśli to pominiesz? Brenda zrobi... A więc? Bing gotowy? Tak. Flop gotowy? Tak. Włączyć szybkie obroty? Jeszcze są grudki. Musimy je rozdrobnić. Żeby nie było... Zakręciłem się. Bing gotowy? Tak. Flop gotowy? Tak. Nie ma już grudek? Nie, ale trzeba dolać mleka. Dolać mleka i dać największe obroty! Gdzie jest marchewka? Marchewko! Szybkie obroty! Włączyć! Nareszcie! Bing gotowy? Tak! Flop gotowy? Tak! Gdzie ta marchewka? Nie rozumiem. Banana, banana, banana. Och, tu jest! Brenda ma moją marchewkę. Brenda ma twoją marchewkę? Chcę ją z powrotem. O, Brenda już jej nie odda. Nieprawda. Wyciągnij ją stamtąd. Obawiam się, że to niemożliwe. Czemu? Ponieważ banan, mleko i twoja marchewka zostały tu razem zmiksowane. No to je odmiksuj. Tak się nie da.
Proszę, masz. Brenda zrobiła dla ciebie marchewkowy koktajl. Spróbuj, Bing. Dobre? O, pycha. O to chodzi, króliczku. Cześć. Flop dał mi dziś marchewkę. Chciałem też banana. Ale banan był zbyt miękki, więc wrzuciliśmy go do blendera Brendy. Dolaliśmy mleka i Brenda zmiksowała wszystko razem. Niestety również marchewkę. Było mi przykro. Nie dało się jej odzyskać. Ale za to potem wypiłem przepyszny koktajl z moją marchewką. Tego, co się zmiksuje, nie da się potem odmiksować. Robienie koktajli to wielka rzecz, Bing. Uwielbiam koktajle. To jest nasz domek, a to dom Pando. O, nie zmieści się. Nie mamy większych kartek. Ale znalazłem to. O, to moja kreda. Mam pewien pomysł. Dokąd idziemy, Flop? Na zewnątrz jest wystarczająco dużo miejsca na wielki rysunek. Gdzie? Tutaj, na chodniku. Ale czy tak można, Flop? Tak, Bing, kredą można. Proszę. Dobrze. O, co to jest? To jest oko. Oko? O, trochę duże. Tak, bo to jest oko dinozaura. Dinozaur ma wielkie łapy, którymi robi dam, 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 dam. A to? Co to jest? To długi ogon, który robi sz, sz, sz. Dam, dam, dinozaur. A teraz ogromna głowa. Jeszcze... Ja wiem, co to jest. Kłap, kłap, wielkie zębiska. Nie martw się, Flop, on cię nie zje. Flop, co jadły dinozaury? To zależy, Bing. Niektóre żywiły się roślinami, a niektóre zjadały inne dinozaury. Fuj. Mój dinozaur lubi lody truskawkowe. Mniam, mniam, mniam. O tak, lody. Mniam. Mniam, mniam, mniam. Łakomczuch z twojego dinozaura. Tak. Flop, skąd się brały dinozaury? Wykluwały się z jaj. Takich, jakie jemy na śniadanie? Tak, tylko że znacznie od nich większych. Tak wielkich? Tak, albo nawet większych. Tak. Pomożesz mi trochę, Flop? Tak, jasne. Co dalej? Teraz narysuję paski. Bez obaw. On jada tylko lody. Czy coś jeszcze? Fioletowa kreda na zygzaki. Zygzak, zygzak, zag, zag. Bardzo zygzakowaty. Cześć, Polu. Cześć, Flop. Dzień dobry. Bing, jaki wspaniały dinozaur. Cały w pięknych kropkach. No i zygzakach. Ostrożnie, Polu. Zygzaki są ostre. Dziękuję, Bing. Hop, hop. Pa, Polu. Do zobaczenia. Pa. Pa. Skończyłem!
O. Zrobisz zdjęcie, Flop? Pewnie. Pójdę po telefon. Mogę zobaczyć? Oho. On jest cały w kropkach. Tak, bo to jest kropkozaur. Flop. Ojej. Narysuję drugiego. No dobrze, ale musisz się pośpieszyć. Zaczyna padać. Nie, dinozaur, on znika. Niestety znika, ponieważ pada. Weźmy parasole. O nie, o nie, nie. O. Bing. Ty osłaniaj paszczę. O, nie damy rady ochronić dinozaura przed deszczem. Mocno pada, a kreda bardzo nie lubi wody. O. Dinozaur nie zmieści się pod naszymi parasolami. No nie. Chodź. Patrz, Flop. Zniknął cały ogon, a teraz łapy. O, przestało padać. Ale mój dinozaur i tak całkiem zniknął. Tak. Chcę, żeby znowu się zjawił. To niemożliwe, Bing. Kredę zmył deszcz. O. Ale zawsze możesz popatrzeć. Mamy jego zdjęcie. Tak. O, spójrz, Bing. Zostało oko dinozaura. Teraz to już nie jest jego oko. Nie? A co? O! To jest jajo kropkozaura. Rzeczywiście. O to chodziło, króliczku. Cześć. Rysowałem sobie na chodniku. Można tak robić, jeśli rysuje się kredą. Więc narysowałem dinozaura. To był wspaniały, olbrzymi kropkozaur. Ale nagle zaczął padać ulewny deszcz i całkiem zmył mojego pięknego dinozaura. Było mi smutno, ale zrobiłem kolejny rysunek. Jajo wielkiego kropkozaura. Kreda bardzo łatwo się zmywa, ale to nie szkodzi, bo można narysować coś innego. Dinozaury na chodniku. To wielka rzecz, Bing. I wtedy Króliś Tuliś zasnął smacznie w swoim hamaku. Koniec. Króliś Tuliś! Jeszcze! Już czas, żebyście poszli do łóżek w swoich domach. Do domu! Do łóżek, kochane śpioszki. Dobrze. Bing. Fajnie było na piżama party? Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Czy Niki jedzie sobie do swojego domu na noc? Nie. Niki zostaje dzisiaj u mnie na nocowanie. Prawda? Niki, Niki. Zostań, Bing, zostań. O? Flop. Tak, Bing. Czy mogę zostać u Suli na noc? Tak! Czy Bing może też zostać na nocowanie, Ammo? Bing, proszę! Zostań. Oczywiście, że może. Dobrze. Gdybyś zmienił zdanie, to nic nie szkodzi. Mogę przyjechać po ciebie. No. Dobranoc, Bing. Dobranoc, Flop. Pa, Flop. Pa, Flop. Dobrze, kto jest gotowy na mycie zębów? Ja! To ja będę! Ja. Moja wóz-szczoteczka! Zobacz, Bing! Mam śpiwory! O, super! Zróbmy sobie namiot z koców! O, namiot z koców! Namiot z koców! A gdzie ten króliczek ze szczoteczką? Tu, Ammo! Weź pastę. O, o, sam nałożę. No dobrze. Nie za dużo, wystarczy troszeczkę. Bing, chodź zobaczyć nasz namiot z koców. Niki już śpi. O, jeju, Sulo. Ale piękny namiot z koców, Sulo. Wiem, wiem. O, ja śpię z wróżką Hipcią. Ojejku, ja zawsze muszę spać z Tulisiem. Nic nie szkodzi, Bing. Mogę ci pożyczyć wróżko Rożca. O.
Dziękuję. Dobrze, dzieciaczki. Pora spać. Jest wam wygodnie i cieplutko w tych miękkich śpiworach? Tak, Ammo. Tak, Ammo. Dobrze. No to dobranoc. Dobranoc, dobranoc, Ammo. Jest ciemno, Sulo. Tak. Co to? Co? Ja się boję tego stukania. Ammo! Ammo! Coś stuka za oknem! Jakieś wielkie czarne coś! O, spokojnie! Jasno! Dobrze. Zobaczymy. O, to tylko duża gałąź drzewa, patrzcie. O, to tylko duża gałąź, Bin. Chcę do Flopa. Dobrze, Bing. Już dzwonię. Tak. O, halo. Cześć, Flop. Bing chce coś powiedzieć. O, dobrze. Cześć, Bing. Flop. Możesz przyjechać i mnie zabrać, Flop? Oczywiście. Na razie połóż się i zaczekaj. Dobrze. A ja już jadę. Dobrze. Pośpiesz się. Jasne. Do zobaczenia. Tak. Już. Truliś, truliś. Dziękuję, Niki. O, Bing. O, słodziaczek. Dzieci, wracajcie już do swoich śpiworów. O, tak. Dobrze. Spanie w nowym miejscu może być troszeczkę dziwne. Teraz już jest całkiem fajnie, Bing. Tak. Ja też jestem dużą gałęzią. A teraz robię łaskotki. Łaska. Łaskoczę. Dość. Łaskoczymy Nikiego. Łaskotki, 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 łaskotki. O, Flop. Cześć, Bing. Cześć, Flop. Tulisz. Króliś Tulisz. Przyjechałeś. Tak. Masz, weź już swojego. Króliś Tuliś. Zrobiliśmy namiot z koców i robiliśmy łaskotki. O, proszę, niezła zabawa. Tak. No, wracamy już do domu, Bing? Nie. Ale ja już się nie boję, Flop. Może wolisz zostać, Bing? Zostań, Bing. Zostań. No, to może... Ja też mógłbym zostać. Oczywiście, Flop. Tak, zostań. Możesz spać w naszym namiocie z koców. Tak. Całe szczęście, że wziąłem śpiwór. Flop, to chodź, Flop. Króliś, Tuliś. O, Niki. Myślę, że wszystkim się przyda ciepłe kakao. Hurra, kakao. Idziemy, Bing. Cześć. Zrobiliśmy piżama party u Suli. Niki został u Suli w domu na nocowanie i ja też chciałem zostać. Potem wielka, straszna gałąź przestraszyła mnie i prosiłem Flopa, żeby po mnie przyjechał. Ale wtedy połaskotaliśmy Nikiego. Potem Flop przywiózł Tulisia i swój własny śpiwór i piliśmy ciepłe kakao. Czasami... Straszne rzeczy nie są takie straszne, jak myślimy. Piżama party. To wielka rzecz. Jestem łaskoczącą gałęzią. Dom. Jestem olbrzymem. Z łatwością przewrócę ten wieżowiec. Bam, 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 bam. Jestem olbrzymką. Słuchajcie, olbrzymy. Przestało padać, odprowadzimy Sulę do domu. Przemoczymy nóżki, jeśli wyjdziemy na dwór. O, na szczęście oboje macie kalosze. No tak. Gotowy. Założyłem wielkie buty. Dom, dom. Jestem olbrzymem. Dom, dom. Chodźcie już. Chodźmy. Bam, 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 bam.
dam. No dobrze, pójdziemy tędy. Za mną, małe olbrzymy. Flop, ja nie jestem mały, jestem wielkim olbrzymem w wielkich butach. Ja też. Te drzewa stanęły na mojej drodze. Do! Uważajcie, drzewa, nadchodzi olbrzym. O, a cóż to za malusieńki lasek. Uważaj, lesie, nadchodzi groźna olbrzymka. Czerwony królik nakazuje nam... Stać! Otóż to. Poczekajmy na zielonego. Omal nas nie ochlapał. Jesteśmy olbrzymami. Mamy wielkie buty. Nic nas nie zmoczy. Dam, 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 dam. Zielony królik mówi, że możemy iść. Ostrożnie, olbrzymy, nie stratujcie samochodów. O, jakie kałuże, Bing! Jest ich bardzo dużo! Chlap! 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 Tulo, teraz idę do tej! A ja do tej! Uważajcie, nawet olbrzymy mogą się zamoczyć. Ojejku, Bing! Widzę siebie w tej wielkiej kałuży. Patrz! Ja też cię widzę i teraz cię ochlapię! Chlap! 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 O, mała łódka! Zaraz ją stąd przegonię! Uważaj, łódeczko! Idzie olbrzym! Chlap! 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 O, Bing! Znalazłam jeszcze większą kałużę! Chodź tu! O! Ta jest jeszcze większa! Chlap! 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 O, chlap! A ta jest jeszcze bardziej większa! Chlap! 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 Yeah! O! A ta tutaj jest najbardziej największa! Jej! Nie! O! 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 Fuj! Ale tu zimno! Nic ci się nie stało? Jestem cały mokry. No cóż, nawet olbrzymom zdarza się przemoczyć. Jesteś cały ubłocony, Bing. Masz błoto na kaloszach i na ogrodniczkach też masz błoto. I nawet na uszach pełno błota. Chodźmy do Anny. Tak. Ona wie, co zrobić z mokrym olbrzymem. Chodźmy. Ale mi zimno. Spójrz, Ammo. O, a cóż to się stało? Jestem mokry i jest mi zimno. Bawiliśmy się w olbrzymy i Bing pośliznął się w kałuży. Chlup, błoto poleciało aż dotąd. Zamoczył i ubrudził sobie kalosze i ogrodniczki i uszy. Dosłownie wszystko. Uwierzyłeś w to, że jesteś wielkim olbrzymem i dlatego nie uważałeś. Ciepła kąpiel w olbrzymiej wannie? I olbrzymi miękki ręcznik? I olbrzymie, pyszne, marchewkowe ciacho. O, tak proszę! Nie, 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 nie. Wielkie buty zostają na zewnątrz. Nie wnosimy błota do przedpokoju. Dobrze. Ale Amma jest sroga. Tak! Cześć! Bawiliśmy się z Sulą w olbrzymy. I robiliśmy tak. Dam, dam, dam. I... skakaliśmy razem po kałużach. Nagle wskoczyłem do wielkiej kałuży. Chlap! Przewróciłem się i dosłownie cały byłem mokry i brudny. Było mi potwornie zimno i bardzo nieprzyjemnie.
Nawet jeśli wydaje ci się, że jesteś olbrzymem i masz wielkie buty, w głębokiej kałuży możesz się całkiem przemoczyć. Wielkie buty to wielka rzecz, Bing. I wielkie marchewkowe ciacho również. Patrz, Bing. Cześć, Arlo. Cześć. Chodź, Sulo. O, no tak. Pa! Witajcie. Dzień dobry. Witaj. Słucham was. Robimy zakupy. Flop ma listę. Tak, mam. Żebyśmy przypadkiem o niczym nie zapomnieli. Bing, patrz. O, co to jest? O. Nowy automat z niespodziankami. O. Lubię niespodzianki. Ja też. Podoba mi się, Polu. Tylko, że nie widać, co jest w środku. Bing, przecież to są niespodzianki. O, niebieska figurka, ale śmieszna. O, a spójrz na tę srebrną, jest śliczna. A ta zielona jest brzydka. O, 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 spójrz na tę. Podoba mi się pomarańczowa. Aha. Polu, jak się ją wyjmuje? No cóż, najpierw trzeba wrzucić monetę. Potem przekręcić dookoła rączkę. Zabawka zjedzie po tej zjeżdżalni. Otwierasz klapkę i już. Hops! Niespodzianka! Ja chcę dostać pomarańczową! Posłuchaj, Bing. Może się zdarzyć, że wypadnie zabawka w innym kolorze. Nigdy nie wiadomo. Gdyby dostawać tylko to, co się chce, wówczas nie byłoby niespodzianki. Nie. Tak. Flop, dasz mi pieniążek do automatu? Proszę. O, też bym chciała, Flop. No. Prosimy. Dobrze. Tak! Ale najpierw zrobimy zakupy. Im szybciej zrobicie zakupy, tym prędzej dostaniecie niespodzianki z automatu. Tak, tak, tak! Rusz się, Bing. Zrobimy szybkie zakupy. Tak! No, gotowi? Tak, tak. Zaczniemy od mleka. O, wiem, gdzie jest. Szybko! Jest tutaj. Aha. Brawo, Bing. Pasta do zębów. Wiem. Mam, spójrzcie, znalazłam. Teraz papier toaletowy. Jest papier Mamy toaletowy. Papier. Tak. I banany. O, banany. Dziękuję. Zakupy skończone. Hurra! Tak. To były chyba najszybsze zakupy, jakie widziałam. To prawda. A teraz monety. Prosimy. Oczywiście. Ojej, nie mogę się Ciekawe, doczekać. Ciekawe, co mi wyleci. Pieniążek dla ciebie. Dziękuję, Flop. I dla ciebie. O, dziękuję, Flop. Ale jestem ciekawa. Chcę pomarańczową. A ja chcę tę srebrną. Sulo, wrzucaj pieniążek. No dobrze. Srebrna, srebrna, srebrna. Słuchaj, Sulo, leci. Srebrna, srebrna. Otwieraj. Co tam jest? Srebrna, srebrna, srebrna. Spójrz, Bing, dostałam srebrną hipcię. Patrz, Flop, hipcia baletnica. Patrz. Brawo, Sulo. Dostałaś dokładnie to, co chciałaś. Tak, miałaś szczęście. Bing, teraz twoja kolej. Gotów? Jesteś gotów? Tak, muszę dostać pomarańczową. No cóż, zobaczymy, Bing. Wrzucaj. Wrzucam. Pomarańcz, 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 pomarańcz. O, o. Proszę. Nie. Co dostałeś, Bing? Pokaż nam. To ten, którego nie chciałeś. O, ojej. Nie chcę tego. Bing, nie zawsze wylatuje zabawka, którą się chciało. Ja chciałam dostać pomarańczową. No cóż. Ale ta zielona nie jest taka najgorsza, Bing. Ten automat zawsze da ci niespodziankę. Na tym polega cała zabawa. Nie chciałem tego. Dinki, 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 dinki. Patrzcie, moja się kręci.
Tak. Ta moja zielona nic nie potrafi. Ale podskoczyła. Ona skacze, widzieliście? Tak. O tak. Zielona potrafi skakać i ma oczka. A to ci niespodzianka. Patrzcie, ona się rozkłada. Sprawdzę, czy moja też skacze. No cóż, balerina nie skacze, ale za to kręci się. Fine. Nie wiedziałam, jakie mam skarby w moim automacie. Ale fajna zabawa. Faktycznie. Patrz, Sulo. Patrzcie, skacze coraz wyżej. Cześć. Oto automat z niespodziankami. Flop dał mi i Suli po monecie. Suli wypadła srebrna hipcia, o której marzyła. A ja nie dostałem tej zabawki, którą chciałem. Tylko zieloną najgorszą. I było mi przykro. Nagle moja kulka zaczęła skakać. I okazało się, że ma oczy. To była niespodzianka. Nawet jeśli nie dostaniesz tego, co chciałeś, to nadal ta rzecz może cię zaskoczyć. Niespodzianka. To zwykle wielka rzecz, Bing. O, boing, boing, boing. Jesteście gotowi do zabawy? O, czy możemy bawić się w chowanego? Tak, mogę ja pierwsza kryć. Chowanego. Zgoda, ale proszę już o ciszę. Tak, Sulo? Siusiu, muszę iść do toalety. Nie ma sprawy. Chodźmy. To bardzo ważne. Najpierw toaleta, a potem zabawa. Ale mnie się nie chce, Siusiu, Ammo. Na pewno? Na pewno, na pewno? No dobrze. To zostań. Chodź, Pando. Ciuchcia do toalety. Na siusianie czas. Ciuchcia wiezie nas. Ciuch, ciuch, ciuch. Bing, na pewno nie chcesz, Siusiu? W porządku. Próbowałem, ale się nie wysiusiałem. Widocznie ci się nie chciało. Zrobione! A więc, kto z was kryje? Ja! Chcę kryć pierwsza! Proszę! Ja też chcę! Koko była pierwsza. Będzie liczyć do 10. A potem znajdę was wszystkich. Pamiętacie? Ostatni znaleziony kryje w następnej rundzie. No dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja byłam tu pierwszy, pan. Sześć. Nie, bo ja. Siedem, osiem, dziewięć. 10! Muszę skorzystać z toalety, Ammo. O, Pando! Ważna sprawa. Stop zabawa. Na pewno nie chce ci się, Siusiu? Nie, teraz bawię się w chowanego. I bardzo chcę kryć. Ammo, patrz, czyjeś majtki. Ktoś je zostawił. Powiedzcie mi, gdzie chowamy rzeczy, które ktoś zgubił? W koszu rzeczy znalezionych! Nie martwcie się, majteczki. Znajdziecie właściciela. Już zrobiłem. Możemy się bawić. Czy wszyscy są gotowi? Tak! Raz. Dwa. Bing! Może schowasz się tutaj, w koszu rzeczy znalezionych. Cztery. Aha. Pięć. Sześć. Asio, ja byłem tu pierwszy, Pando. Ja byłem pierwszy. Bawicie się w chowanego, a nie w zapasy. Chodź, Pando, schowasz się tutaj. Zgoda. Siedem. O, ciuch, ciuch. Bing, czyżby zachciało ci się, Siusiu? Dobra, chodźmy. Nie, nie teraz. Koko mnie zobaczy i nie wygram zabawy. Bing, w każdej chwili można przerwać grę. Na pewno wytrzymasz? Tak, bardzo chcę wygrać. Osiem, skoro tak. Dziewięć,
10! O? Gotowi czy nie? Szukam! Aha! Sula! Mam cię! Zaraz znajdę was wszystkich! Koko idzie w twoją stronę! Aha! Słyszałaś to? Czy dźwięk dochodzi zza kanapy? Czy też z kosza? Z kosza! Pando, mam cię! Nie, powiedziałem z kosza! Kto nam jeszcze został? Nie widzę małego króliczka. Aha! Już wiem, gdzie jesteś, Bing! Mam cię! Ja wygrałem! Wspaniale, Bing! Będziesz zaraz krył. A teraz chodź! Gratuluję, Bing! Zaczynaj liczyć! Najpierw musisz skorzystać z toalety. Krok w tył. Ambo, Bing zsiusiał się na podłogę. Nie denerwuj się, Bing. To nic takiego. Ale mokro. Przepraszam, Ambo. Starałem się wytrzymać. O, starałeś się, ale się nie udało. Tak bywa. Czy któremuś z was też się kiedyś coś takiego przydarzyło? O, mnie! Mnie też dawno temu. Dziękuję. Co zrobisz następnym razem, Bing, gdy w trakcie zabawy zechce ci się siusiu? Ciuch, ciuch. I... Ważna sprawa! Stop, zabawa! Zapamiętaj to, króliczku. Tylko skąd weźmiemy suche ubranko? Ja wiem. Poszukamy w koszu rzeczy znalezionych. Bing, patrz. O, majteczki. Dziękuję, Sulo. Majty. Wspaniale. Przebierzemy się. Majty! Przestań, Pando. Majty! Kryje! Cześć! Chciałem się bawić, więc nie pojechałem ze wszystkimi ciuchcią do toalety. Koko znalazła mnie ostatniego, więc to ja wygrałem. Ale potem nie wytrzymałem i siusiałem się. To było nieprzyjemne. Na szczęście Amma wytarła podłogę, a Sula znalazła suchą bieliznę. Trzeba koniecznie zrobić siusiu przed zabawą, albo nawet w trakcie zabawy. Ciuchcia do toalety. To wielka rzecz, Bing. Ciuch, ciuch. Tak, proszę. Dzień dobry, panie doktorze. Siadaj, zaraz ci zrobię szczepionkę. A czy wiesz, co to znaczy szczepionka? Już mówię. To lekarstwo, które podaje się pacjentowi, żeby nie chorował. A po wszystkim dostaje się naklejkę. Dobrze, to zachęcające. Gotów? Tak myślę. Już po wszystkim? Tak, po wszystkim. I nie bolało aż tak, jak się bałem. Chyba możemy już jechać do przychodni na twoją szczepionkę, Bing. Dobrze. Popatrz, Flop, tu są drzwi obrotowe. Czekaj, zaczekajmy, aż się zatrzymają. Już, teraz możemy wejść. Tak. Dookoła i dookoła drzwi. Cześć, Bing. O, Sula też przyszła. Tak. Dzień dobry, Sulo. Bing. Cześć, Flop. Dzień dobry, Ambo. Przyszedłem na moją szczepionkę. Ja też. Witaj, Sulo. Dzień dobry, pani doktor. Witaj, Bing. Jestem doktor Bing. O, przepraszam. Tak, doktor Bing. Możemy już pani zrobić szczepionkę, poproszę? Podoba mi się twój entuzjazm, ale mówiąc jak lekarz z lekarzem, powinniśmy prosić pacjentów według listy. Więc teraz będzie Sula. Jesteś gotowa, Sulo? Ja nie chcę iść na szczepionkę w ogóle. Nie bój się, Sulo. Będzie tylko tyciusie, ukłucie.
A potem dostaniesz specjalną błyszczącą naklejkę z królisiem Tulisiem. Sulo, zapraszam do gabinetu, Sulo. To idę. Śmiało. Czy myślisz, że Sula dostała już szczepionkę w rękę, Flop? Tego nie wiem. A czy myślisz, że to boli? Troszeczkę, ale niezbyt długo. Popatrz, dostałam naklejkę z królisiem. O, tak! Gratuluję, Sulo. Dobrze, teraz mam doktora Binga na mojej liście. To ja, chodźmy, Flop. Pan BWB to bardzo ważny Bing. Idziemy, Sulo. Pa. Do zobaczenia. Pa, Sulo. Pa, Sulo. Pa, ale fajne. Rety, kotlety. Obyśmy zdążyli. O, cześć, Bing. Cześć, Bing. Cześć, Pando. Teraz wchodzę, żeby dostać moją szczepionkę w rękę. Pando, już jesteś. Dobrze. Usiądź sobie, proszę, na chwilę. Dobrze. Teraz doktor Bing. Dobrze, usiądź sobie tam. Doktorze Bing, obok Flopa. Mogę trzymać Tulisia? Jasne. Bo będzie małe, lekkie ukłucie. Podciągniemy trochę rękaw koszulki. O, tak. Moim zdaniem jesteś bardzo dobrym lekarzem, doktorze Bing. Tak, bardzo dobrym lekarzem. Czy w mojej ręce jest już całe lekarstwo? Tak. Nie bolało boleśnie ani troszeczkę. Bardzo dobrze, Bing. Chyba zasłużyłeś na specjalną naklejkę. Prawda? O tak, zasłużyłem. Proszę. O, proponuję ci, może tę? Nie. Specjalną błyszczącą z królisiem Tulisiem poproszę. O, Rety, nie, te naklejki już mi się chyba skończyły. A może uśmieszek na rakiecie? Dziękuję. O, dziękuję, Molly. Dziękuję, Flop. A ja chciałam specjalną błyszczącą z królisiem Tulisiem w nagrodę za szczepionkę. Och, tak mi przykro. Widzę, że jesteś zawiedziony. Tak, zawiedziony. Pando, zapraszam. Ale ja nie chcę dostać szczepionki, bo to boli. Binga bardzo bolało. Będzie Pando, dobrze, jak doktor Bing pomówi z Pando. Moja szczepionka nie bolała, Pando. Wcale, a wcale. Na pewno bardzo zabolała. Przecież płakałeś. Tak, bo bardzo chciałam specjalną naklejkę z królisiem Tulisiem. Kiedy będziesz dostawać szczepionkę, to może zabolać tak tyciu troszkę, kiedy pani doktor robi zastrzyk z lekarstwem, ale potem dostaniesz naklejkę, o taką. Nic nie szkodzi. Ta jest fajna. Jesteś już gotowy na szczepionkę, Pando? Gotowy. To dobrze. Więc chodźmy. Doktorze Bing, nie mam zbyt wielu pacjentów, lekarzy, więc prawie o czymś zapomniałam. Proszę. Co to jest? Specjalny dyplom z gratulacjami i miejscem na twoje imię, doktorze Bing. Królisz Tulisz! Specjalny dyplom z królisiem Tulisiem. Flop, zobacz! Dostałeś dyplom. Dziękuję, pani. Nie, to ja dziękuję. Wspaniale, Bing. Pani doktor, czy mogę już dostać szczepionkę w rękę? Tak, idę. Cześć! Dostałem dzisiaj szczepionkę w rękę, ale doktor Molly nie miała już specjalnych błyszczących naklejek z królisiem Tulisiem. I byłem zawiedziony. Pan domyślał, że szczepionka w rękę mnie bolała i się przestraszył. Powiedziałem, Pando, że moja szczepionka nie bolała mnie wcale, a wcale. I wtedy doktor Molly dała mi specjalny dyplom z królisiem Tulisiem. Tak. Wizyta u lekarza. To wielka rzecz. Jestem doktor Bing. Hop, hop, hop. Flop, patrz, to Arlo. Tam. Cześć, Arlo. Witaj, Arlo. Miau. On się z nami wita. Tak, bez wątpienia.
Co on robi? Chce bawić się w chowanego. A! Arlo bardzo lubi się chować. Miau. Hej, Arlo. Chowaj się. Miau. Arlo? O, tutaj jest. Arlo. Lubisz być głaskany, prawda, Arlo? Mówi się lubi. Tak, myślę. Hop! Arlo, gdzie jesteś? Pewnie wrócił na ławkę. Lubi to miejsce. Dobrze, wróćmy tam i sprawdźmy. Wyleguje się na ławce, a nie mówiłem, Flop? Tak, dobrze znasz jego zwyczaje. Prawie codziennie ucina tu sobie drzemkę i uwielbia, gdy go głaszczę po łebku. Patrz. Ohoho, faktycznie jest zadowolony. Posłuchaj. On mruczy, czyli jest mu dobrze. Tak dobrze, że zaraz chyba uśnie. Tak, to prawda. W takim razie nie przeszkadzajmy mu. Masz rację. Papa, Arlo. Śpi dobrze. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Patrz, Arlo już wstał. Widzę jego ogon. Ale Arlo jest tam. Skoro to nie jest ogon Arlo, to w takim razie czyj? O, to inny kotek. Cześć, nowy kotku. O, on też chce się bawić ze mną w chowanego. O, nie mogę go znaleźć, Flop. Chciałem się pobawić. Wiem, Bing, ale ten kotek cię nie zna. Może jak cię pozna, ośmieli się. O. Jest, jest tam. O, o, chce tak. się ze mną bawić. No dobrze. Kotku. Ostrożnie, Bing. Pamiętaj, kotku. Ten kotek cię nie zna. Ani ty jego. O, poszedł sobie. Może być mniej przyjazny. Koty też są różne. Wyjdź do mnie, kotku. Zaprzyjaźnimy się. Jest, kici, kici. O, Bing, Bing, nie. O. O, nic ci nie jest? Flop, on zrobił na mnie. O, pokaż. Nie zadrapał cię? Nie, ale zrobił jak lew albo tygrys. Czemu tak się zachował? A ja tak go lubiłem. Cóż, on ciebie nie znał, ani ty jego. Nie mógł wiedzieć, że go lubisz. Arlo nigdy nie zrobił na mnie... Arlo zna ciebie od dawna. Bing! Cześć, Pando. Ojej, co się stało, Bing? Kot na mnie nasyczał. Ojej, ale to chyba nie był Arlo. Nie, Arlo jest milutki. To był inny kot. Pierwszy raz go widziałem. Jak on wyglądał? Podobny do Arlo, ale miał biały pyszczek. A, to Miecia. Tak, to Miecia. Mieszka obok nas. Ja już i takiej nie lubię. Jest coś ważnego, czego nie wiesz o Mieci, Bing. Chodź, pokażę ci. Pójdziesz tam ze mną, Flop? Oczywiście. Tylko bądźcie cichutko. O, to małe koteczki. O, są takie śliczne i maleńkie. To są dzieci Mieci. Ona jest ich mamą. No tak. Miecia to kotka, a nie kot. O, dzieci Mieci. Patrzcie. Każdy z nich ma inny kolor. Tak. Jeden jest brązowy, jeden czarny, a jeden rudy. O! Cześć, Mieciu. Cześć, dzieci Mieci. Może dlatego na ciebie zasyczała, Bing, bo chroniła swoje maleństwa. Nie miała czasu się zaprzyjaźnić. Posłuchaj, Flop. Ona mruczy. Jak Arlo.
Cześć! Spotkałem Arlo i bawiliśmy się w chowanego, bo to mój kolega. Potem zobaczyłem innego kota, Miecie, ale ona mnie nie znała. Przestraszyła się mnie i zrobiła... Ja też się jej przestraszyłem. Potem Pando pokazał mi malutkie kociątka Mieci. To dlatego nie miała czasu, żeby się ze mną przyjaźnić. Ale może kiedyś pobawi się z Miecią i jej dziećmi w chowanego. Koty, to wielka rzecz, Bing. Miau. Tutaj zbuduję zamek z piasku. Bardzo dobre miejsce. Cześć, Bing. Pando! Cześć, Flop. Cześć, Polu. Budujemy zamek z piasku. O, ja też chcę. Przyda nam się pomóc. Mogę, Polu? Oczywiście. Tak, mogę zostać. Chodź, Pando. Bardzo podoba mi się twój samochodzik. To jest Don, wywrotka. Trzeba ją nakręcić, a potem nacisnąć i jedzie. Przyda nam się. Mam nadzieję, że zobaczę piękny zamek, gdy wrócę. Oczywiście. Pa. Cześć, papa. Hej. Ja będę zwoził piach. Super. Dobrze. Napełnię wiaderko. Zbudujemy zamek, jakiego jeszcze nigdy nie zbudowaliśmy. Spróbujmy. Tak. Dostawa piasku. Ale dużo. Zaraz dowiozę więcej. Patrz, ładna wieża. Tak, bardzo ładna. Postawimy drugą obok. Nadjeżdża piasek. Przyda się, dziękujemy. Przywieźć jeszcze? Tak, ten zamek ma być bardzo, bardzo duży. Dobrze. Zrobię następną. I jeszcze tutaj. Aha. Zamek musi być wyższy. O taki. Co? Dobrze, spróbujmy. Bing, spójrz, ile piasku przywiozłem. Aha. Dostawa odebrana. Pip, pip. Uwaga. Hop. Dobrze. Powoli, Bing. Patrz, Flop, ale wysoki. To największy zamek, jaki zbudowaliśmy. Tak, to prawda. Jest bardzo duży. I co dalej? Co jeszcze zamek musi mieć? Zbudujmy fosę. Co to takiego? Fosa to specjalnie wykopany, podłużny, głęboki dół, biegnący wokół zamku, by go chronić. Tak, fosa. Zróbmy fosę. Teraz pora na dekorację. Świetnie, dekorację. Poszukajmy czegoś. O, patyk. Don wjechał do rowu. Fosa spełniła zadanie. Don nie zdobył zamku. Zabiorę stąd ten piasek. Dobry pomysł. Dalej, Flop. Kończmy. Zostały nam dekoracje. Jedziemy, Don. Gotowe? Nie. Musi być coś na szczycie. Taka jakby... wieżyczka. No tak, wieżyczka. O coś takiego mi chodziło. Jedziemy. Gdzie mój kluczyk? Pięknie. Teraz to dopiero jest prawdziwy zamek.
O, tak. O, mój kluczyk. O, Pando. Nic ci nie jest? Co ty narobiłeś? Powoli. Tyle się napracowaliśmy. To był największy zamek, jaki zbudowaliśmy. Wybacz, Bing. Chciałem tylko zabrać mój kluczyk. Ale to miała być wieżyczka. Na samym szczycie. A teraz w ogóle nie ma zamku. Pando nazwoził nam bardzo dużo piasku. Ten zamek w zasadzie cały czas stoi. Gdzie? Tutaj. Trzeba go tylko ponownie uformować. O, pomogę wam. Mam nawet swój sprzęt. Szybko nam pójdzie. Gotowi? No to... Raz! Będzie chyba jeszcze większy. Tak. Szybko, jedzie pola. O. Potrzebujemy dekoracji. Proszę, Pando. Super. Brakuje nam wieżyczki. Wcale nam nie brakuje. O, dziękuję, Pando. Gotowe. Skończyliśmy vlog. Cóż to ja widzę? Polu, zamek? To największy zamek, jaki zbudowaliśmy. Jest śliczny. Zróbmy jeszcze jeden. Tak, jeszcze większy. Zbudowaliśmy zamek z piasku. Taki wielki. Ale wieżyczka okazała się być kluczem do wywrotki. Panda zrobił... O! I wpadł do fosy. Zamek zrobił tylko... I rozsypał się. Byłem bardzo zły, ale Flop powiedział, że można go odbudować. Ponieważ Pando mi pomógł, poszło nam szybko. I było wesoło! Zamki z piasku! To wielka rzecz, Bing. Wielka? Największa! O, uwielbiam to! Zatańcz z nami, Charlie. Tak, zatańcz z nami. Charlie. Jej! Bardzo ładnie, Charlie. Myślę, że Charlie wkrótce zacznie chodzić. O, super. Słyszysz, Charlie? Będziesz chodził. Kiedy Charlie zacznie chodzić? Trudno powiedzieć dokładnie, Bing, ale widzę, że jest już gotowy. Tańczmy! Jeszcze! Co teraz? O, może to? O tak! Uwielbiam tę melodię. O, ostrożnie, Charlie. Nic się nie stało. To mój brzęczący bucik, Charlie. O, mogę zobaczyć? Tak, proszę. Jest dla ciebie za mały, Bing. Bing też był kiedyś mniejszy. Patrz, to jestem ja w moich brzęczących bucikach. Ale byłeś słodki, Bing. A gdzie jest drugi but? Nie wiem. Tutaj go nie ma. Gdzieś się schował. Ciekawe gdzie. Brzęczący buciku, brzęczący buciku. Brzęczący buciku. Buciku. O, Charlie, nie chodzi o ten but. Ten się nie zgubił. Brzęczący buciku. Halo, gdzie jesteś? A, znalazłem. O, to tylko skarpetka. O. Brzęczący buciku. Gdzie on jest? Mam go! Załóż je, Bing. Raz, dwa. Zgadza się. Dziękuję, Koko. One są śliczne. Masz za duże stopy. Wiem. Dzyń, dzyń. Patrz, Flop.
Urosłeś. Tak, jestem bardzo duży. To moje brzęczące buciki, Charlie. Mogę je przymierzyć? Tylko na chwilę, zaraz ci je oddam. No dobrze. Twoje stopy też będą za duże. Ja nie chcę ich wkładać na stopy. Patrz! Brzęczące paluszki. Dzyń, 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 dzyń. Teraz ty tak zrób. Dobrze. Tupu, 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 tupu. Niech Charlie je przymierzy. O, dobry pomysł. No dobrze. Siedź spokojnie, Charlie. Zrób sam raz. O, spodobały mi się. Wstań, Charlie, i tańcz. O, Charlie dobrze się czuje w moich bucikach. O tak, to prawda. O, o, Flop! Charlie chodzi! O, Charlie! To dzięki moim brzęczącym bucikom. Faktycznie! Bing, twoje butki sprawiły, że Charlie chodzi. Wiedziałem, że są wyjątkowe. O, tak! Ty chodzisz. O, Charlie! Brawo! Dzięki, co podobało ci się? Słodko w nich wyglądasz. Powinny być twoje. Ale one są moje. No i co? Na ciebie są już za małe. A Charliemu pasują akurat, prawda? Mm-hmm. No tak. Ale to są moje buciki. Myślę, że Charlie polubił brzęczące buciki tak, jak kiedyś ty. Może niech pochodzi w nich. Tak przez chwilę. Dobrze. Przez chwilę. No daj, Charlie. Pomogę ci założyć bucik na nóżkę. Bing, chcę ci pomóc, Charlie. Tak. Możesz ponosić moje buciki. Jeszcze przez jakąś chwilę. Tak. Proszę. Charlie mówi, dziękuję, Bing. O, ciekawe, dokąd teraz pójdzie. No chodź, Charlie. Tutaj. Ślicznie, Charlie. Dziękuję, Bing. Możesz zatrzymać brzęczące buciki. A, słuszna decyzja, króliczku. Cześć! Znalazłem moje brzęczące buciki, ale były już na mnie za małe, bo bardzo urosłem, więc założyłem je Charliemu, ale nie chciał mi ich oddać. Trochę mi się to nie spodobało, bo to były moje buciki. A potem Charlie po raz pierwszy w życiu sam zaczął chodzić. Wszyscy byliśmy tym bardzo podekscytowani. Oddałem więc Charliemu moje buciki. Niech mu służą. Brzęczące buciki. To wielka rzecz, Bing. A teraz ma je Charlie.